Około 4 wieków przed przybyciem Kolumba na kontynent amerykański, rdzenni mieszkańcy dzisiejszego stanu Illinois wznieśli jedno z najbardziej zagadkowych miast Ameryki Północnej. Nie dość, że metropolia ta była zdolna utrzymać populację ponad 20 tysięcy mieszkańców, to na dodatek jej mieszkańcy zbudowali w niej ponad 100 tajemniczych ziemnych piramid. Dzisiaj miasto to jest znane jedynie jako Cahokia. Jego twórcy oraz powody, które kierowały nimi podczas osiedlania się w tamtym miejscu, pozostają nieznane. Podobnie jest zresztą z całą historią tego regionu. Nawet wspomniana wcześniej nazwa miasta, czyli Cahokia, została zapożyczona od plemienia, które mieszkało w tej okolicy w XVI wieku. Historycy zajmujący się tym tematem uważają to miasto za jedno z najbardziej znaczących i wpływowych starożytnych miast kultury Mississippi, która rozwijała się w tym regionie blisko 500 lat przed przybyciem Europejczyków do Nowego Świata. Eksperci uważają, że Cahokia była szczytowym osiągnięciem tego ludu, a nawet mogła być źródłem tego, co naukowcy określają mianem kultury mississippijskiej. Z tego co wiemy, rozprzestrzeniała się ona na środkowym zachodzie i południowym wschodzie Ameryki Północnej. Jej początek bywa szacowany na 1000 rok naszej ery, natomiast upadek na okolicy XIII wieku. O ile to oni byli twórcami tej metropolii, to odkrycia dokonane w Cahokii wskazują na to, że było to ogromne miasto, które wbrew wszelkiej logice zostało zbudowane w niezwykle krótkim czasie. Na dziś uważa się, że całe osiedle pojawiło się gdzieś w okolicach 1050 roku naszej ery. Ludzie z całego obszaru zaczęli przenosić się do Cahokii, co pozwoliło na stworzenie złożonej infrastruktury mieszkalnej. Cahokanie, jeżeli możemy ich tak zwać, zbudowali tam również ogromne piramidy z gliniastymi kopułami, zbiornik wodny wielkości 45 boisk piłkarskich oraz różne ceremonialne i religijne pomniki. Skala tego miasta jest dość trudna do wyobrażenia, o ile nie porównamy go do innych monumentów tego typu. Przykładowo, jeśli wejdziemy na najwyższy budynek zbudowany w Cahokii, czyli tzw. kopiec mnichów złożony ze 156 stopni, znajdziemy się na szczycie struktury, która jest większa u swojej podstawy niż wielka piramida w Gizie. Co więcej, obwód tej konstrukcji jest większy niż ten należący do piramidy Słońca w Teotihuacan. Pragnę przypomnieć, że wszystko to powstało bez pomocy setek tysięcy niewolników. Obecnie uważa się, że mieszkańcy Cahokii zaczęli budować swoje miasto w okolicach 900 do 950 roku naszej ery, a ukończono ją około 1100 roku naszej ery. W szczytowym punkcie około 1100 roku zajmowało ono ponad 5 km kwadratowych i składało się ze 120 ziemnych piramid. Mieszkańcy Cahokii zajmowali się m.in. rolnictwem, handlem i myślistwem, ale byli również doskonałymi architektami. Podobnie jak wiele innych kultur tego regionu, ich budowle były skorelowane z konstelacjami gwiezdnymi. Pomimo tego, iż Cahokanie nie pozostawili po sobie pisma, nie wiemy skąd pochodzili, dlaczego budowali te masywne gliniane piramidy oraz przede wszystkim dlaczego zniknęli, to zdołali oni stworzyć miasto o zupełnie niewyobrażalnych rozmiarach dla współczesnych im kultur europejskich. Niestety, ale biorąc pod uwagę, że z chwilą przybycia w ich regiony Kolumba całe miasto zostało już dawno opuszczone, to poznanie prawdy na ten temat może się okazać niemożliwe.